Dzień dobry Państwu. Chciałam serdecznie przywitać na kolejnej konferencji prasowej, która jest zorganizowana w siedzibie biura senatorsko-poselskiego Platformy Obywatelskiej w Białogardzie. Powód jest chyba już znany, bowiem mamy wybory uzupełniające na burmistrza miasta Białogard. Naszym kandydatem jest pan Marek Lewandowski. Niemniej chciałabym przekazać w tej chwili głos panu przewodniczącemu Sebastianowi Karpiniukowi, przewodniczącemu zarządu regionu Platformy Obywatelskiej. Celem przedstawienia może i przybliżenia sylwetki i nie tylko kandydata. Dziękuję bardzo. Dobrze, ja tutaj też, tak powiem, posługiwał się tak, żeby i Państwu, i sobie ułatwić pracę. Witamy serdecznie Państwa po raz kolejny w siedzibie Platformy Obywatelskiej, a konkretnie w siedzibie pani senator Anny Stark w Białogardzie. Obiecaliśmy Państwu, że będziemy na bieżąco informować o poszczególnych wydarzeniach i decyzjach podjętych przez Platformę Obywatelską w związku ze zbliżającymi się wyborami w Białogardzie. I chciałem Państwa poinformować, że wczoraj około godziny 13 zostało oficjalnie przyjęte zgłoszenie przez komisarza wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Platforma dla Białogardu. Platforma dla Białogardu jest komitetem wyborczym, który będzie wspierał w kandydowaniu pana Marka Lewandowskiego. Do 28 co prawda zgłasza się oficjalnie kandydatów na burmistrza. Niemniej podjęliśmy decyzję o tym, żeby rekomendować wcześniej pana Marka Lewandowskiego ze względu na to, że kampania wyborcza jest bardzo krótka w Białogardzie. Chcielibyśmy zaprezentować i sylwetkę, i dokonania, i życiorys pana burmistrza Lewandowskiego. Chciałem równocześnie poinformować Państwa, że pan Marek Lewandowski jest osobą, która nie ma żadnej przynależności partyjnej, jest osobą bezpartyjną. My zastanawialiśmy się, czy wystawić osobę, która jest reprezentantem Platformy Obywatelskiej, czy też wspierać osobę, która pełni funkcję burmistrza, pana Marka Lewandowskiego. Ostatecznie ze względu na ten okres miesiąca pracy w samorządzie białogardzkim, ze względu na dobrą znajomość całego powiatu białogardzkiego, miasta, uznaliśmy, że będziemy wspierać w wyborach jako Platforma Obywatelska bezpartyjnego samorządowca pana Marka Lewandowskiego. Oficjalne zgłoszenie nastąpi jeszcze pod koniec tego tygodnia, najpóźniej na początku następnego tygodnia. Marek Lewandowski, można powiedzieć, że od zawsze jest związany z Białogardem. To jest już bodajże 30 lat, jak pracuje i mieszka w Białogardzie. Poza jednym drobnym epizodem związanym z, nazwijmy to, próbą wyeliminowania pana Marka Lewandowskiego przez pana burmistrza Strzałkowskiego z życia miasta Białogard. To był okres, w którym pan Marek Lewandowski pełnił funkcję zastępcy burmistrza w Karlinie. I poza tym epizodem w życiu jest to osoba, która serce, wolę i chęć pracy pozostawia i ma w Białogardzie. Zależy nam bardzo mocno, żeby kandydatem była osoba, która bardzo dobrze zna kłopoty miasta, potrafi je skutecznie rozwiązywać, ma doświadczenie i jednocześnie potrafi w sposób umiarkowany rozmawiać z przedstawicielami pozostałych stronnictw, tak żeby również mieć ewentualnie spokojną pracę w drugim organie samorządu białogardzkiego, czyli w Radzie Miejskiej. Wydaje się, że wszystkie te kryteria spełnia Marek Lewandowski, stąd też wcześniej niż wspominałem, podjęliśmy decyzję o rekomendacji pana Marka Lewandowskiego z rekomendacji Platformy Obywatelskiej pana Marka Lewandowskiego. Panie burmistrzu, dwa zdania teraz naszego kandydata. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Chciałem uzupełnić wypowiedź tutaj pana posła Karpiniuka, że znam problemy nie tylko miasta, ale spółek, które działają na terenie miasta i tam, gdzie miasto jest udziałowcem tych spółek. Pracowałem w regionalnych wodociągach i kanalizacji, znam te problemy. Jestem dodatkowo członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia, także sprawy bezrobocia naszego powiatu leżą mi na sercu, bo jak wiemy, no niestety w zachodnim pomorskim powiat białogardzki jest na ostatnim miejscu, znaczy najwyższe bezrobocie jest w powiecie białogardzkim
Mam zamiar poruszać te tematy, aby stopę bezrobocia w sposób znaczący zmniejszyć, żeby środki szły tam, gdzie są wykorzystywane w sposób racjonalny, a nie ma rozdawnictwa, jak się to dzieje dotychczas. Pracy mam obecnie w urzędzie bardzo dużo. Tematów dostarczają mi mieszkańcy naszego miasta, szczególnie w czwartki, gdzie zgłaszają mi sprawy, które leżały w urzędzie niezatwierdzone przez kilka lat. Teraz ludzie widzą te nasze programy, za co dziękuję telewizji. Po prostu bardzo chętnie do mnie przychodzą i zgłaszają te tematy. Ja, jeśli jest to możliwe z punktu prawnego, terminów administracyjnych, wydania decyzji, załatwiam te sprawy w ciągu kilku tygodni, dosłownie. Tak to się odbywa, mimo że sprawy są bardzo skomplikowane, ale urzędnicy po prostu, jeśli są dobrze zmotywowani, to potrafią te sprawy załatwiać. Tu chcę Państwu pokazać te dwie teczki, które się były komentarze, że szkoda, nie czarne. To są sprawy miasta, kontroli i zaleceń pokontrolnych za lata 2000, ta cieńsza to jest 2,9, bo to jest pół roku. Ta to jest 2,8, to jest troszkę grubsza, tak? Ja też się z tym bardzo ciekawe, to są rzeczy, o których dzisiaj nie chcę mówić, bo muszę się z tym szczegółowo zapoznać. A to są sprawy dotyczące tylko pracy urzędu miasta, tak? Nie ma tutaj spraw właśnie spółek, fundacji, stowarzyszeń różnego rodzaju. Ale mówię, tych spraw jest bardzo dużo, ja muszę do tego podejść, jak pan poseł tutaj mówił, z rozwagą, ze spokojem, żeby kogoś przy okazji nie skrzywdzić, ale do bólu to wyjaśnić, tak? Bo wiele spraw jest zaszłych, to są sprawy niektóre załatwiane sprzed 10 lat dosłownie i ta ciągłość jest do dzisiaj, tak? Chcę, aby ten mój urząd, tak jak deklarowałem, był przejrzysty i aby w tym urzędzie obywatel był po prostu normalnym obywatelem, który nie jest na rzecz urzędu pracy, tylko urząd jest dla obywatela, przejrzysty urząd. I chcę otworzyć ten urząd dla mieszkańców miasta, żeby to nie było tylko dla pewnej grupy, jak się tutaj mówi, biogadzi kolesi, tak? Powiązań jakichś kolesiowskich, po prostu niejasne procedury, o których mówiłem, o komisji mieszkaniowej. Zmieniłem już to zarządzenie. Skład komisji będzie 5-osobowy. Osobowy będzie to przedstawiciel miasta, który będzie przewodniczył. Będzie następnie przedstawiciel MOPS-u z BILK-u, BTBS-u, no i najważniejsza sprawa z mojego punktu widzenia, że się otwieram ten urząd, będzie przedstawiciel Rady Miejskiej, no bo Rada Miejska nie miała w ogóle informacji na temat przydziału mieszkań, a jednak to Rada Miejska decyduje, czy podejmuje uchwały, tak, o dofinansowaniu czy BTBS-u, czy innych form działalności burmistrza, tak, i chcę, aby to było właśnie bardzo otwarte.